ktoś, kto nie zrobi żadnej modernizacji i będzie chciał w tym tkwić, zapłaci przez 20 lat 900 tysięcy złotych. A co będzie, gdy prąd będzie kosztował nie złotówkę, a 3 złote? To wtedy za 25 lat 2 miliony 700, prawie 3 miliony. Dziś znowu jestem u pana Macieja Sępińskiego z domu rzeczywiście pasywnego i dzisiaj postaramy się odpowiedzieć na wasze wątpliwości, bo mieliśmy wiele komentarzy, że to jest bez sensu, co tutaj robimy, co pan Maciej proponuje, że to jest bardzo drogie i tak naprawdę się nie opłaca. Także ja poproszę dzisiaj pana Macieja o odniesienie się do tych właśnie komentarzy naszych widzów. Witam państwa. Otrzymuję wiele informacji, olać nowe rozwiązania, można tak jak robiliśmy dawniej. No tu proponowałbym trochę inaczej na to spojrzeć, bo wpędzimy siebie i rodzinę w tarapaty. Nie spojrzeć na to, co nas będzie czekało. Jeżeli dzisiaj chcemy realizować dom, to powinniśmy go realizować w taki sposób, żeby sobie zdać sprawę, że musimy go eksploatować. No, ja tu zaproponowałem, żeby spojrzeć na to z perspektywy 25 lat. Niestety, no, mamy domy, niektórzy z państwa, które są bardzo energochłonne, mniej, ale jeżeli mamy budować, to budujmy według standardów, które rozsądek nam nakazuje wprowadzać. Czyli nie budujmy z kominami, nikomu nie proponuję, żeby burzył kominy, czy żeby eliminował kominy. Eliminować oczywiście może, jeżeli wprowadzi rekuperację, bo rekuperacja to jest wspaniała sprawa. Założenia. Mój dom potrzebuje 3600 kW energii, w tym na ogrzewanie potrzebuje 866 kW, czyli dom wspaniały. Inne domy potrzebują od 3 do 10 razy więcej. I tu państwu chciałbym rzucić materiał, który możecie sobie wyciągnąć na stronie internetowej. Czyli budynki, domy budowane obecnie od 80 do 120 kW na metr kwadratowy na rok. Energooszczędne, wspaniałe, od 30 do 70, jeszcze lepsze od 10 do 15 kW. Starszy nieocieplony, no już gorzej, 140 do 160, starszy bez ocieplenia, aż do 200. Mój dom 10,5 kWh na metr kwadratowy na rok ogrzewania. I teraz zwróćcie uwagę, zrobiłem taką analizę. Policzmy, gdy w moim domu nie ma fotowoltaiki, bo w moim domu jest fotowoltaika, to rachunek wyniósłby 3600 kWh razy złotówka. Przyjmijmy złotówkę dla prostego rachunku za kilowatogodzinę energii. To jest 3600 zł na rok. Policzmy w ciągu 25 lat w kwocie 3600 to bym wydał około 90 tysięcy, zaokrąglam, 100 tysięcy złotych. To by było 25 lat. Gdy mam dom tak wspaniały, 10,5 kWh na metr. A wiadomo, że inne domy zużywają od 90 do 120, już tu wrócę, prawda, tu z tego sobie to przyjąłem, zużywają, czyli 10 razy więcej. A więc ja bym zapłacił 90 tysięcy, ktoś, kto nie zrobi żadnej modernizacji i będzie chciał w tym tkwić, zapłaci przez 20 lat 900 tysięcy złotych. A co będzie, gdy prąd będzie kosztował nie złotówkę, a 3 złote? To wtedy za 25 lat 2 miliony 700, prawie 3 miliony. Żyjmy jak najdłużej. A dlaczego liczę na 25 lat? No tak na pokolenie się liczy, ale gdybyśmy policzyli razy 2 przez 50 lat, no to my mówimy prawie o 6 milionach złotych. I dlatego chodzi o to, żeby zastanowić się nad tym, co chcemy robić i w jaki sposób egzystować.
budujmy domy, które będą zużywały jak najmniej energii. Modernizujmy domy, żeby nie kosztowały tak wiele w eksploatacji, nie potrzebowały tyle energii. Dlatego chciałbym tu na to zwrócić uwagę. Przechodzimy z roku na rok, ojej, coś tam podrożało i tak dalej. Tylko zbilansujmy sobie ten temat, że w tym domu musimy żyć, egzystować, mieszkać przez okres 25-50 lat. Dlatego naprawdę to, czym ja się tutaj z Państwem dzielę, to nie jest, że ja tak nakazuję, że tak ma to wszystko wyglądać. Krytyki bardzo dużo, nie szkodzi, ja przełknę wszystko. Chciałbym się z Państwem podzielić jeszcze takimi rekwizytami. O, widzicie Państwo, koperta taka, że aż się tu coś nie mieści. Oj, fajna płyta. Poszukiwacze złota, panie Macieju. No, fajnie. Jak płyty już dobrze się rozwinęły na początku mojej egzystencji, to pojawiły się takie kasety. Później pojawiły się takie płyty. Później pojawiły się takie pendrive'y. I teraz spójrzmy na to okiem. Co byście Państwo doradzili swojej potomności? Mają sobie magazynować melodię, muzykę. Ja bym wolał, żeby na pendrive'ie. Nie traktujmy tego wszystkiego w taki sposób. Jakiś idiota to wymyślił, a to przecież ten jest wspaniały. W pewnym okresie czasu hitem były płyty, w pewnym okresie czasu hitem były kasety, potem płyty CD, teraz są pendrive'y. Będą jeszcze lepsze rzeczy. Wracając teraz do naszych realiów. Mamy domy, które reprezentują. Zobaczcie Państwo, ja urodziłem się w pierwszej połowie poprzedniego wieku, chociaż tam już niedużo już brakowało, żebym wszedł w drugą, ale w pierwszą. Jestem w pierwszej połowie tego wieku. Już coś mogę powiedzieć, czyli za mojego żywota to wszystko były hity. A teraz spójrzcie Państwo na nasze domy, jakie to są hity. Po 300-400 lat budynki i zmieniają się troszeczkę. Dlatego naprawdę, jeżeli możecie gdzieś poczytać, kogoś posłuchać, ale nie bzdur, tylko wiarygodnych informacji, to lepiej się zastanowić, co budować, w jaki sposób budować, co zrobić, żeby ulżyć sobie w kosztach. Bo tak jak Państwu powiedziałem, no, ktoś może założyć sobie fotowoltaikę, nie płacić nic przez 25 lat. Ktoś może się skusić i zdecydować, będę te 100 tysięcy płacił przez 25 lat. A no, tego ostatniego, który chce płacić 3 miliony złotych, to bym nie polecał słuchać. Także proponuję, żeby się nad tym wszystkim zastanowić, bo jeżeli ja opowiadam o czymś, no ja jestem pomiarowcem z krwi i kości i hobbystycznie. Ja opowiadam o tym, co było przez 7 lat, a nie to, co będzie. Ktoś może i być może są już lepsze obiekty, ale ja starałem się zbudować obiekt, który byłby dla mnie jako człowieka niezasobnego jak najbardziej adekwatny, ale mieć światową rangę, jeśli chodzi o wykorzystanie i zużycie energii. I mnie to wszystko się udało spiąć. Tu nie było nic drożej. Ja ten dom wybudowałem w cenie mieszkania w średniej wielkości miejscowości. I uważam, żebyśmy na ten temat dyskutowali. Bardzo dobrze, jak ktoś rzuci temat, że jeszcze to w inny sposób zrobi i tak dalej. Ale jak są rzucone tematy, że
ja temu skitkom to nie wierzę, czy inne. No śmiech mnie bierze, no dobrze, bo śmiech też jest potrzebny, tylko nie na temat, no nie na tym kanale. No dzielmy się tutaj, no ja oglądam też filmiki. Ja zupełnie przypadkowo na tym kanale się znalazłem. Pan Damian mnie gdzieś tam wyszperał. No, dzielę się tym, do szuflady mam to włożyć. No, miejcie ludzie też spojrzenie na to zupełnie inne, a to nie tylko spojrzenie, ale dokumentacja poparta pomiarami. Ja mam około, nie wiem ile, może 100-150 tysięcy pomiarów z tego wszystkiego. No wydaje mi się, że nie powinienem się mylić w tej kwestii. A że wychodzę do przodu, no to już jest moje spostrzeżenie i uważam, że jeżeli ktoś może, to powinien tak robić. Panie Macieju, ja też spotykam się z takim hejtem ze strony naszych widzów i komentarzy. Wysyłają mnie do fryzjera, do barbera. Ja uparcie jednak, zachowam tą brodę jednak. Także w ogóle się tym nie przejmujemy. No może trochę, ale na pewno nie przeszkodzi. Nie, tylko niepotrzebne są tego typu wpisy. No jeżeli Państwo chcecie, to napiszcie maila do mnie. No niepotrzebnie na forum. Bawmy się tym, a podczas tej zabawy miejmy gdzieś w zanadrzu to, że możemy coś zrobić i dla siebie, i dla swoich bliskich, i dla naszej planety, dla naszego kraju. Oj, może już teraz za bardzo patetycznie. Tak, a ja jeszcze tylko wspomnę, że mamy zimę. Takie. Ale panie Damianie, 7-8, jeżeli chodzi o temperaturę. O, mamy zimę i 7-8 stopnia. Ja wam powiem, że przyjechałem tutaj z Podkarpacia, gdzie temperatury były ujemne, a tutaj no tak naprawdę jest piękna wiosna. Co chciałem tylko powiedzieć, to, że mimo tego, że pan Maciej wybudował sobie taki dom pasywny, no to niestety w powietrzu unosi się zapach sąsiadów. Zapach sąsiadów, ładnie to ujmując. Także no ja sobie i wam życzę tego, żeby w przyszłości... Co prawda nie mocne, ale dymek czuć. No dokładnie. Czuć węgiel. Drewno chyba mniej, prawda? Bardziej taki węgiel. Także jeszcze raz życzę sobie i wam, żebyście jednak otaczali się takimi domami i w takich mieszkali, a nie w takich jak mamy tutaj dookoła. Panie Macieju, wyczerpaliśmy chyba tematy na ten film. Zapraszamy do kolejnych, bo trochę jeszcze pokażemy, opowiemy. Coś tam będzie. Tak. Dzięki, do zobaczenia.